miesiące. Sprzedają różne takie oto składane meble. O, na przykład coś takiego. To trzeba samemu złożyć. No a kto złoży? Oczywiście tato złoży. I dlatego otwieramy tę oto interesującą paczkę. No to mamy w środku kawałki półki. To są boczne ścianki. I dużo różnych rzeczy do złożenia tego w jeden kawałek, który później się zawiesi. Nie ma nawet instrukcji, ale chyba nie jest potrzebna. Instrukcja się znalazła. Jest. Pierwsza czynność to trzeba wbić tutaj takie kołeczki. O. Kołeczki musimy zaprawić lekko klejem. Trzeba delikatnie, żeby nie przebić się na dole tej półki i nie zrobić tam dziury. Dziury. No, mamy już jedną stronę połyczki. Oto mamy już kołeczki wbite i teraz śpiewając piosenkę przeżyj to sam, przeżyj to sam, samemu składamy naszą półkę. Wszystkich. Kawałków. I co? Gotowa? No, nie, jeszcze nie. Bo tutaj trzeba jeszcze zastosować śruby, do których jest specjalny kręcać, czyli taka dźwignia. O, proszę bardzo. I z drugiej strony też. Taka półka musi na czymś wisieć. I do tego dodali nam specjalne haczyki, które przymocujemy tutaj do tego oto miejsca.
Tyle, że żeby śrubki się dobrze wkręcały, to sobie najpierw zrobimy tutaj otworki. Za pomocą wybicia ich gwoździem. Na pewno głębokość. I ze śpiewem na ustach przeżyj to sam, przeżyj to sam. Nie zamieniaj serca w twardy głaz. Trzeba to samemu przeżyć, jak widać, montowanie tej oto półki. Śrubeczki dokręcamy śrubokręcikiem. Ponieważ wybiliśmy sobie dziurki, idzie to znacznie łatwiej niż gdybyśmy tego nie zrobili. Półeczka do zawieszenia na ścianę jest już gotowa, z wyjątkiem drobnej jeszcze rzeczy, a mianowicie trzeba tutaj zamaskować te dziury takimi guziczkami. Dzięki czemu nie widać, że tu były śruby wkręcane.